zabierasz? Cześć. Ja was zabieram do takiego magicznego świata, żeby pokazać, jak bardzo jest magiczny. To założę jako Staroń. Zobaczcie, Star okulary. To jest jeszcze Nefertiti z Pergamonu. To Narni. To jest taka księgarnia, która jest w Krzyżym Domku. I wszystko powoduje, że człowiek wchodzi do Narni. Tam jest to inny świat z różnych powodów. To jest pierwsza kameralna księgarnia, którą zobaczyłem w Polsce. I uważam, że to jest w ogóle recepta na kadrze w dzisiejszych czasach. Plus ci ludzie, pani Violetta, tak, bardzo mocno mają taką kompetencję, że bardzo mocno poznają gusty klientów. Oni wynajdują książki, o których ty nie masz pojęcia. Oni mówią, a widział pan to? No i granie to jest tak, że oczywiście dużo hajsu czasami trafi pójść, ale ja to mam takie perełki, że po prostu wow. Idziemy. Dziewczynki, które są po prostu promotorkami czytania w Polsce. Tak, i ja je wrzuciłem do Narni. Jak wchodzę do księgarni i widzę na przykład coś takiego, to myślę, że to jest to miejsce. Dobrze, więc ciao, ahoj, hello. Dzień, w którym zamieniłem się w ptaka. Może ja to otworzę i ci pokażę, jak to działa w ogóle. Otwórz, a ja zajmij się otwieraniem szczęku. Spoko. Unboxing. Jezu, to jest unboxing, a nie unpacking. Jezu, unboxing, zwany również rozpaczkingiem. Uwaga. Będzie prezentacja. Tak jest. I było z tym ptakiem. Szukam. 4 godziny później. To jest. Jest zrobione napisy. Tak. Mamy takie tak, coś? Tak. O! O! I teraz proszę zobaczyć, widzimy tutaj. Tak jest zamknięty, tak jest wolny, nie? Super to jest. To dalej mi jakieś pytanie. Niektórzy pracują, Natalia widziała się dzisiaj z pisarzem. O czym rozmawialiście? Javier Cercas, autor europejskiej książki roku ubiegłorocznej, czyli Oszusta, opowiedział mi trochę o tym, jak wygląda Barcelona po atakach, ponieważ jest on Katalończykiem i mieszka w ogóle niedaleko Rambli, czyli tej ulicy, na której zamach został przeprowadzony. On w tej książce, w Oszuście właśnie, opisywał takiego patologicznego kłamcę, który przez 30 lat twierdził, że był więźniem obozu koncentracyjnego. A tak naprawdę, co prawda był w nazistowskich Niemczech, siedział w więzieniu, ale za jakąś drobną kradzież. A zbudował sobie całą historię wokół tego, oczywiście z myślą. I tam Cercas mówi, że trzeba takiego kłamcę zrozumieć. Zrozumieć to nie znaczy usprawiedliwić. I to samo mówi o tych terrorystach. Mówi, że to są młodzi chłopcy, którzy uwierzyli w kłamstwo. Też zostali okłamani przez polityków, ekstremistów, którzy opowiadają im jakieś bzdury, które oni wierzą i idą za tym kłamstwem. To było bardzo ciekawe spotkanie, ale też chyba dla niego bardzo ciężkie, chociaż powiedział, że tak naprawdę nie jest zdziwiony tym atakiem. Jest zdziwiony tym, że zdarzył się on tak późno. Cześć, to my. To ja, Natalia Szostak, a to Michał Wodecz. Cześć, Michał. Cześć. Co się tak smędzisz? Tak już jestem, maturę. A co u ciebie? Mam strasznego kaca. Dlaczego? Upiłam się z Suchecką. Niemożliwe. Oczywiście literaturą. Z kim dzisiaj rozmawiałaś, Natalia? Z Edem Williamem. Było wspaniale? Tak. I co teraz? To ci powiedział, najciekawsze. Powiedział mi, że kiedy usłyszał o tym, że w Wielkiej Brytanii będzie referendum
dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wyprowadził się natychmiastowo, sprzedał wszystko, co miał, spakował się do dwóch pudełek i wyprowadził się od razu z Wielkiej Brytanii do Francji. Jeszcze przed decyzją? Tak. Chociaż nie może w tym kraju mieszkać, jeśli ludzie są tam tak głupi, że mogą w ogóle się zastanawiać nad tym, czy być w Unii, czy pozostać, jak to powiedział, małą, samotną, bezsensowną wysadką. Chciałem zapytać, czy była jakaś reakcja na te dziwne sny z ich udziałem, kiedy pan pokazał światu? Co oni wyrabiają z pańską głową? Agnieszka się bardzo poczuła zadowolona, nawet udostępniła na swoim Facebooku stronę z snem, którym przepływa Atlantyk w pław. Co prawda puenta tam jest potem dosyć dramatyczna, bo ona z wyczerpania nie tylko fizycznego, ale i psychicznego spowodowanego przyczynami tej ucieczki dostaje się do domu wariatów po prostu i to już zostało gdzieś tam wykadrowane, ale cieszyła się. To było bardzo ciekawe.